Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie po raz 101 w grze Stardew Valley. Słuchajcie, spotykamy się dziś w takim pustym dniu, pustej luce, prawda, pomiędzy urodzinami i festiwalami. 5-6, zobaczymy co ciekawego będziemy w stanie z tym czasem zrobić. Tak jak zapowiadałem, ogólnie będziemy ten czas spędzać głównie rozwijając nasze zdolności. Również tutaj pielęgnując naszą miłość z Emily, musimy doprowadzić do mistycznego 13 serduszka, które jak gdyby nie wiem za bardzo co w naszym życiu zmieni, ale jestem w sumie bardzo ciekaw. Okej. Okay. Wizard chce od nas jedną sztabę Iridium, no i lepszego momentu sobie nie mógł na to znaleźć, bo jak widzicie tego Iridium mam w tym momencie naprawdę cholernie dużo i w ogóle no jestem dumny z tego ranu. To nie był taki idealny, taki, który można się pochwalić na skali światowej, ale przyznajcie sami, że jest w porzo. Mam Iridium barów od groma. Znaczy Iridium barów jeszcze może od groma nie mam, ale mam bardzo dużo, Iridium orów. I mam trochę geodek, które dzisiaj chyba sobie znowu rozłupiemy. Myślę, że wypadałoby, słuchajcie, zrobić kolejny piec. No na razie jedną sztukę, dobra, niech będzie. Nie wiem, czego mi tam brakuje w sumie, pewnie miedzi w tym momencie. Aha, miedzi. Czy ja mam miedź jeszcze jako taką w skrzyni? Mam i to mam i... O Boziu, ojeju, ojej, czym ja się martwię? Nie mam czym kompletnie. Zablokujemy sobie trochę drogę do tych rzeczy, które są z tyłu, ale my chodzimy tam tak rzadko, że właściwie zawsze mogę sobie chodzić tam okrążną drogą. Dobra, niech się wszystko ładnie przepala. Co jeszcze powinniśmy, słuchajcie, w takim razie zrobić? No to możemy już zabrać część sztab ze sobą. Do kowala na przykład, niech nam przerobi kilof. Czemu nie? Nie widzę najmniejszego problemu. Wszystkie narzędzia sobie teraz przerobimy tak naprawdę na iridiumowe. Ja mogę nawet, słuchajcie, popatrzeć, czy nie ma czegoś ciekawego do zrobienia tutaj z iridium. Są to temy, to mnie nie interesuje. O, na przykład inkubator slime'ów mogę kolejny zrobić. On byłby bardzo przydatny, myślę. To do robienia duplikatów też jest, powiedzmy, spoko. Ktoś mówił z was, że można tam do środka włożyć iridium bara i będzie go duplikowało, ale przyznam szczerze, że z tego co pamiętam, to ja kiedyś próbowałem i to wcale nie jest prawda. Jest ta statua, która mnie zawsze niepokoiła. Wierzę, że ona ma jakieś dziwne zdolności, ale... Dobra, walić to. Są ładne lampy, są... O! To mogę znowu zrobić, bo już jedno mam, tak? Jedno mam. Nie, chyba nie ma sensu. Wydaje mi się, że ten mój wampirzy jest dużo fajniejszy. W każdym razie na pewno dzisiaj skoczymy do Clinta, rozłupać geotki oraz... to jest, skoro idę rozłupać geotki, to może zrobię miejsce w ekwipunku. Schowamy tu, tak... 4 sztaby. Iridium. To, i to, i to. I to pójdzie zaraz do... Boże, z kim my się ohajtaliśmy? Z Emily. O, do Emily to pójdzie, dokładnie. Tak jak mówicie. To tutaj, to tutaj, 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 tutaj. To właściwie też sobie może być i to może być. To jest do sprzedania jedno i drugie z tego co widzę. Czy my chcemy użyć Prismatic Sharda znowu na pustyni, żeby zdobyć kolejny miecz i po prostu sprzedać go podróżnikom po droższej cenie? Jak myślicie? No to ma jakiś sens? W ogóle da się drugi raz zrobić miecz? A może dostaniemy coś innego z tego zestawu? Bo tam, wiecie, są 3 przedmioty tego typu. 13, super. Zrobiliśmy 13 serduszko. Pytanie tylko, co to zmieni, jak gdyby? Co to zmieni w naszym życiu? Dobra, idźmy do tego Clinta. Właściwie przejedźmy się o, przepraszam, przewaliłem łokcie w miskę. Skoczymy wózkiem do Clinta, nie ma co marnować czasu. Kopalnie. Czemu ja pojechałem do kopalni? Do kopalni też podskoczymy, ale to potem. Na razie miasto. Zaraz wybije 9, więc będziemy mogli skorzystać z jego usług. No, serio? On chwilę przed 9 wyszedł po prostu z domu. Czyżby on dzisiaj nie funkcjonował? Może ma dzisiaj zamknięte? Szkoda w takim razie. No, ale co poradzimy? Dobra, przyjdziemy w takim razie jutro. W sobotę. A skoczymy dzisiaj do kopalni.
i nakupimy sobie więcej bomb. No, to będą chyba moje główne wydatki. To oczywiście oznacza, że nadal będziemy się szlajać po pustyni. Nie tędy, tędy. A bo właściwie wiecie co, póki co, mogę się przyjechać do domu, rzucić okiem na telewizor, bo nie jestem pewien, jakie dzisiaj mają duchy humory. Jeśli mają słabe humory, no to nie ma dzisiaj sensu jechać na pustynię. Dzisiaj się zajmiemy w takim razie innymi rzeczami, jakie są do zrobienia, czyli na przykład odwiedzaniem mieszkańców. Okej, są dzisiaj w dobrym nastroju, więc możemy jechać, słuchajcie, na pustynię. Nie ma problemu najmniejszego. Pam akurat przyszła, to czekajcie, to jeszcze jedną rzecz zostawimy, bo nie chcę ze sobą brać na tych wszystkich moich dóbr, więc zrobimy to tak. Jeszcze możemy to zrobić chyba... Powiedzmy tak. No okej. Dobra, ciśniemy na pustynię. Tak sobie myślę, bo zima jest takim okresem, że trudno tutaj generować jakąś sensowną kasę. Nie bardzo jest na czym zarabiać, chyba żebym faktycznie zaczął iridium sprzedawać, a nie wiem czy jest po co. Tak mi trochę smutno byłoby chyba sprzedając iridium. Idziemy sobie z Sunny porozmawiać. W ogóle zobaczcie, ta cała jej chatka wygląda jakby była zbudowana z iridium. Ona miodek sprzedaje, to dobrze wiedzieć, bo to jest jak gdyby fajna rzecz dla tego, dla Alexa. To mnie ciekawi zawsze. Kurde, że tu nie można podejść. A, to jest oczywiste, dobra, bo oni nie chcieli robić skosów w tej grze, jak gdyby ta przestrzeń jest pokryta kolizją i dlatego musieli położyć coś na ziemi, tak samo z tej strony, żeby gracz nie wchodził w ten kąt, bo tutaj po prostu nie ma, jest kolizja. Wszystko jest na kwadracie, a nie na skosach. Dzień dobry. Poproszę wszystko, co macie. Klątwa, więc się troszkę... To dobrze, słuchajcie, bo pewnie dostaniemy z ryb ten... żerełko, to, które daje szczęście. Żerełko, które daje szczęście, to brzmi tak oczywiście. Może nie? No halo! Co za mędy? Dostałem jajo fioletowego slajma! Najlepiej na świecie. Dobra, niestety po mojej klątwie nie dostaliśmy żadnego fajnego żarełka od ryb, ale to nic. Dobra, są drabinki. No nie chcę się na was marnować teraz tych bomb. Nie muszę przecież teraz przy każdym wyjeździe zużywać wszystkich 50, prawda? Byłoby to bez sensu. Ale dobra, powiedzmy, że jak podejdziesz, chodź, a podejdziesz, prawda? Chodź. Jak mis. Tu się coś zbugowało. Bo on chodził, mimo że nie powinien. Chodź. Okej, rozpadł się. W ogóle komar się odbił od slajma, nie wiem czy zauważyliście. Nie poleciał do końca, tylko odbił się od slajma. Okej, to był bardzo dziwny i prosty level.
Dobrze. Leci ryba. Dopiero zauważyłem cię tam kątem oka i tak mnie dziabnęła. Niestety trochę mnie nawalają tutaj. A nie zabrałem znowu żadnego żarcia. Mogłem sobie, nie wiem, chociaż zwykłą głupią jajecznicę zrobić. Byłoby z głowy, byłoby spoko. No come on, drabinkę. Wiecie co, po prostu chyba zacznę używać tych bomb, bo to nie będzie miało większego sensu. Takie szlajanie się na oślep. Widzę, że to i tak może nie mieć sensu. Swoją drogą, co do slajmów i ich jaj, to, że wydropiłem teraz fioletowe, czy to oznacza w jakiś sposób, że te fioletowe są lepsze od innych? Bo jak gdyby wiemy, że im niżej, tym inny kolor, prawda, slajmów. Jak gdyby te fioletowe wydają mi się tym ostatecznym stadium. Chociaż może jeszcze czegoś w tej grze nie widziałem, to oczywiście jest możliwe. Ale jak mam już te fioletowe jajo, to pytanie, czy one są jakieś fajniejsze? One dają mi coś więcej, coś lepszego? Jakaś taka bezsensowna ta łupanka dzisiaj. Jakoś mi się nie podoba ten dzień w kopalni, muszę wam przyznać. Trochę mnie nudzi. O, może piasek trochę wyryje. No, piasek trochę przekopało. Tylko w najbliższym otoczeniu, ale zawsze coś. O, jest nadal pusto. Serio! To miał być szczęśliwy dzień. Telewizja kłamie, jak zawsze. Są drabinki, jest gotka jedna. Czajcie, że i tak nawet w tamtym kącie obrywałem? To jest dla mnie niesamowite, że to naprawdę ma jakieś strasznie chore, dziwne te obrażenia. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Klątwa, dobrze. Przyczekamy tą klątwę tutaj, nie schodzę jeszcze niżej, bo chcę cały czas to żarcie. Mam wrażenie, że jakoś nie chcę wypaść z tych, które są z klątwy. W ogóle z żadnych mi nie chcę wypaść. A, no super. Fajna klątwa, dzięki. Bezużyteczne. Do góry. No w sumie jest drabinka, chyba nie ma sensu dłużej tam eksplorować, tylko jeszcze zbiorę to i to i to i to i spadam na dół. Okej. Tak to ja mogę. No serio, z żadnej mi nie wypadnie? Już zdarzały się takie rany, że tam nie wiem, na 15 tych kurde latających ryb wypadało mi tego, nie wiem, z 3 takie dania, a teraz nic, kompletnie.
O, dobra, jest drabinka. Nie zauważyłem w sumie wcześniej. Slime'a zabijemy, bo czemu nie? Coś tutaj się wydarzyło? Coś wypadło ciekawego? Nic. To weźmiemy tylko węgiel. Halo? O, jest, dobra. I spadamy. Niżej. Strasznie słaby run, musicie przyznać. Takiego słabego ja sobie naprawdę jeszcze nie przypominam. To spoko, jesteśmy zaraz na 20 poziomie, ale my tu nic nie wypadło. Ja miałem dużo lepsze rany w sytuacji, kiedy miałem jak gdyby nieszczęśliwy dzień. Jeśli duchy były w złym nastroju, to ja miewałem lepsze dni w kopalni niż dzisiaj. A jesteśmy przygotowani, bo mamy bomby, więc... What the fuck? Serio, lepiej było po prostu zostać w mieście i porozdawać kilka prezentów, bo byłoby spoko. Zakończylibyśmy to wszystko jakimś takim pozytywnym akcentem, mi się wydaje. Ale bieda. Dobra, spadam stąd po prostu, bo tu się nic nie dzieje. Jak tak można? Jest, że... Boże, w końcu! Jak jest godzina 9:10, tak? Ale was nie szanuję. I to i tak magicznie mi nie da żadnego iridium, po prostu... Po prostu już za późno na to, dzisiaj jest zły dzień. Może ja coś źle przeczytałem, może wcale nie było napisane, że jest... Że są zadowolone z życia i wszystko jest w porządku. Może one po prostu dzisiaj świata nie cierpią, te duchy. Pięć leveli. No i co teraz? Czy gdzieś tu są drabinki? A taki wał, nigdzie. Dobra, są jedne. Okej, okay, tyle dobrego. Bida, bida, bida. Co mogę wywalić? Kaktusa, powiedzmy jednego i wziąć to, dobra. No nic, po prostu z nich nie wypada, żadnego iridium dzisiaj nie podniosłem, no to jest niesamowite. No super. Nie wierzę po prostu w to, co się tutaj dzisiaj dzieje. To jest jakiś spisek przeciwko mnie. O, jest! Pierwsze dzisiaj, no brawo! Wow, zdecydowało się pokazać. Tak, zablokuj się i nienawiść, po prostu dzisiaj nienawiść ze mnie wypływa. Nie tak to powinno wyglądać. Dobra, zrobił mi się senny, nie ma prawie życia. Ja się prawie jeszcze sam zdetonowałem. Spadamy stąd, słuchajcie. Nie ma sensu. Opuszczamy to miejsce. Z wynikiem...
5 Iridium, słuchajcie, jedna sztaba. Co to ma być? Jeszcze możemy wpaść na chwilę z tym, z Prismatic Shardem w to miejsce. Czy coś się stanie? Coś się zrobi? Chyba nie, ostatnio miałem tu też jakieś problemy. No dobra, trudno. To się zwijamy. Do Stardew Valley, już nie będziemy popełniać tego błędu, nie będziemy tak często próbować jeździć na pustynię, będziemy się po prostu chyba lepiej przygotowywać. A jutro uderzymy sobie do Kowala, zostawimy nasz kilof. I będziemy odcięci na 2 dni. Czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, nie będziemy mogli nic robić w kopalni. To do sprzedania, do sprzedania. Do zostawienia w skrzynie, w skrzyni. Aha, na to nie ma miejsca. No trudno. No okej, okay, powiedzmy, że jest w porzo. Ile ich tam jest? 25 i... okej, wszystko G. No i na rano będą piękne, gotowe. Idziemy spać. Martwią mnie moje przychody zimowe. To jest drugi rok i trochę liczyłem na to, że jakoś się przygotuję. Teoretycznie mogę korzystać z tych wszystkich beczek, które mam. Robić teraz jakieś wina, inne dziwne, śmieszne rzeczy w mojej piwnicy. O. O, dziękuję. Dziękuję ślicznie, to było miłe z twojej strony. Zobaczcie, no te beczki po prostu postarzają w nieskończoność, kiedy ja tu rzeczy wrzuciłem. To jest jakieś dziwne. Caroline. Jak ty to w środku zimy znalazłaś? Jakiej to jest świeżości? Chyba nie chcę wiedzieć. Okej, co mieliśmy wrzucić? Mieliśmy wrzucić z tej skrzyni kolejne 25. Bomby chyba trzymam w tej skrzyni nadal, czy już nie? Już nie trzymam. Aha. To szkoda. Weźmiemy dzisiaj na pewno jaja slajmowe i zaniesiemy je do miejsca, w którym się przydadzą, czyli oczywiście do slime hatcha. Od tego zaczniemy zresztą dzień. Zajrzymy też tutaj. O, są truskawy, dobra, czyli trochę w końcu siana wpadnie. Muszę wam się pochwalić, że tak krok po kroku porównuję sobie mój progres w wersji konsolowej z tym w wersji właśnie PC-towej, z tym save'em, który ogrywałem właśnie dla was na YouTubie. I muszę przyznać, że już teraz mając jakąś taką fajną wiedzę na temat tej gry, niesamowicie szybciej pewne rzeczy robię, już jestem na całkiem zaawansowanym poziomie, powiedziałbym, mimo że jestem dopiero w połowie jesieni pierwszego roku, więc wow. Te slime hatche nadal pracują, więc jeszcze z nich nic nie zbiorę. Czy ja mam konewkę przy sobie? Nie mam, szkoda. Przykro mi, mordeczki. W ogóle szkoda, że nie mogę powiększyć tego slime hatcha, jakoś rozbudować, żeby mieli właśnie automatyczne zbiorniki z wodą, albo jakieś inne udogodnienia. Szybsze na przykład inkubatory też by było super. Naprawdę bym się cieszył. Dobra, przejdziemy przez miasto, zobaczymy, może coś fajnego znajdziemy. Możemy przy okazji sobie, o, pozbierać fanty stąd. Dawno tego nie robiliśmy. W ogóle dawno wiele rzeczy już nie robiliśmy, bo nie było kiedy i nie było po co.
Okej, mamy Jodie, Clinta, Louisa, Abigail, dziesiątki, dziesiątki, Evelyn, Sam, Dorf, Sandy, Maru. O, do Maru się możemy przejść, bo ja mam dzisiaj truskawki. A ona uwielbia truskawki. Lecimy. Tylko najpierw do Clinta, wiadomo. Zostawimy mu się... Czemu mam 4 sztaby, a nie 5? Co się stało? Musimy wrócić po piątą. Ciekawe, czy w ogóle jest jakaś trofka za rozwinięcie wszystkich narzędzi do iridiumowych. Boże, jaką wesoło tupta. To mnie będzie kosztowało pewnie jakieś 25 tysięcy? 50 tysięcy? Nie wiem, 25 pewnie. Możemy do doktorka zajść na chwilę, ale go nie ma, więc możemy wyjść. Jest pier z Aladą, który chyba nie ma 10 gwiazdek, z którym, znaczy my nie mamy 10 gwiazdek. Właśnie jest 8. Zobaczmy, czy jest Caroline na chacie. Jest. Mogliśmy zabrać coś na prezent dla Penny. Może się cofniemy jeszcze teraz? Jeszcze mamy czas. Weźmiemy jakiś tam diamencik albo coś. Zresztą nie wiem, czy Emily dzisiaj coś od nas dostała. Chyba nie. Moglibyśmy jej tam jakiś topazik znowu wręczyć albo cokolwiek innego z tych rzeczy. Z tej kategorii. Dobra, to będzie ta skrzynia i stąd bierzemy diament i topaz. Czy Emily jest w domu? Jest w domu jeszcze. Jej! Spoko. Ale zobaczcie w ogóle, że ta 13 gwiazdka się tu nie wyświetla. Szkoda, myślałem, że będzie właśnie 13 na liście pokazanych. Ale trudno. To jest pewnie bug, co? To chyba nie jest jakiś tam... czymkolwiek uzasadnione. To jest pewnie bug, który sprawia, że akurat na tym etapie wyjątkowo można wbić maksymalny poziom, dlatego się pokazuje 13. W sensie, jak zapełnicie 12 poziom. Dobra. Spróbujemy znaleźć Penny w domu. Może akurat jest. Jeszcze wpadniemy na moment do George'a i Evelyn. Młodego w domu nie ma, więc nawet nie zaglądamy. To gdzie on może być? Bo on raczej w zimę mi się kojarzy z typem, który cały czas siedzi w domu, ale może się mylę. Penny też nie ma. Może jest z dzieciakami w bibliotece, a że idziemy w tamtym kierunku, to przy okazji możemy zajść, się przywitać, pogadać. Nie, jest pusto. Dzień dobry. Podatki zbiera, słuchajcie, od Clinta. A to menda wredna. Dobra, z nim też mam dyszkę jednak. Myślałem, że mniej z Clintem, ale to spoko. Upgrade tools i poprosimy Iridium Pickaxe. O Boże. Jaram się, moje pierwsze narzędzia iridiumowe. Ej, ale chciałem grotki rozłupać. Czemu, kurde, taki miły nie jest? A ja w ogóle mam... nie. Mam 9 tylko. Reszta jest w skrzyni u mnie. No dobra, trudno. To wrócimy za to kilka dni z grotkami. Cześć, Elliot. W sumie powinienem chyba tobie też w końcu wręczyć te piórka gęsie, skoro to u mnie i tak zalega, a ty tak bardzo to lubisz. Same śmieci mi wypadają z tej ziemi, ja...
Nie wiem dlaczego, ale ta gra mnie przyzwyczaiła po prostu do czegoś zupełnie innego na samym początku i teraz jestem taki zawiedziony, że kiedyś tam co nie przywaliłem, to wypadał jakiś artefakt właściwie, a teraz to już się prawie nie zdarza. W ogóle, kiedy my ostatnio zbieraliśmy stąd fanty, wy mi powiedzcie? To było 100 lat temu przecież. Zobaczmy w ogóle, czy ten koleś przychodzi, kiedy pada śnieg. Nie, nie przychodzi. Tylko kiedy pada deszcz. Myślałem, że śnieg jest w zimę traktowany, tak wiecie, typowo jak deszcz. Dobra, co my jeszcze możemy zrobić? Możemy odwiedzić, tylko nie mamy jajka, to nie ma sensu. Moglibyśmy tego typa odwiedzić, ale bez prezentu nie ma chyba po co. Z nią mamy dychę. Mamy dychę, prawda? Zobaczmy. Mamy, dobra. Dopiero co wbita swoją drogą. Jest Kent. Z nim nie pogadamy, bo jak on gra, to jest zajęty samym sobą i swoim światem. Szkoda. Vincenta nie widzę. Serio, gdzie ich Penny mogła zabrać w taką pogodę? Jak myślicie? Rzucimy okiem tutaj na farmę. Może akurat. O, cześć Willy. Jejku, dawno się nie widzieliśmy. Ostatnio nie mamy czasu pogadać o łowieniu ryb. W ogóle muszę w końcu te ryby nadrobić. Nie mam ze sobą wędki. Muszę sobie teraz wyrobić nawyk noszenia wędki ze sobą wszędzie i zawsze. No kurde, w sumie jesteśmy przy farmie. Chodźmy na farmę, idziemy po wędkę. Rozłożymy się z tą wędką przy budzie Penny i będziemy tam czekać, aż przyjdzie. Oho, sery. Ale dobrze zmrożone, nic im się nie stało na pewno, nie popsuły się w takiej temperaturze i takich warunkach. Ja mogę je zanieść do postarzania przecież, czemu nie? Może w ogóle powinienem to robić? Tym się zająć? To nie brzmi jak zły pomysł, ale to już jutro rano. Na dzisiaj sobie damy spokój. Dzisiaj weźmiemy więcej. A bo ja tu 5 sztab wrzuciłem, to brawo ja. Geniusz ze mnie po prostu w takim razie. Raz, dwa, cztery. 5. Albo nie, w sumie teraz nie muszę jeszcze nosić, bo to będą 2 dni, zanim mi się coś tam zbierze. Możemy w takim razie wywalić do skrzyni to wszystko, bo to mi się nie przyda do niczego. Złote i srebrne. I to, i to, i to, i to, i to, i to. I to. Właściwie to też. I to też. I to też. I trochę tego. Tak 5 sobie zostawię na prezenty, a resztę mogę wywalić. Super. No i dobra, coś jeszcze miałem zabrać? Wędkę miałem zabrać. Wędkę chyba jest w tych górnych skrzyniach. Tak jest, dobra. Lecimy. Jest okej. Mogłem jeszcze jajko zabrać dla typa z tego, z kanałów, ale... Aż tak bardzo mi nie zależy, mówię, ja chcę po prostu podciągnąć te dolne znajomości do 6. Z Aleksem na lajcie, no i ta Penny jest wyzwaniem, nie? Przydałyby się jakieś jej urodziny jeszcze po drodze, ale wiem, że już nie będzie. Ona ma chyba... Kurde, kiedy? Na początku lata? Szkoda, że nie można przewijać tych kartek kalendarza. Byłoby dużo łatwiej, ale jutro Caroline ma urodziny, o! To jest dobra informacja. W takim razie jutro spróbujemy wpaść do Caroline z prezentem, a ona lubi kukurydzę. Może być, super. Bardzo możliwe, że z kukurydzą tak z dwa serduszka nawet wbijemy.
Dobra, jedziemy z tematem. Jest godzina piąta. Piąta równo wybiła w tym momencie, więc jak gdyby Penny na pewno niedługo się tu pojawi. Super. Jestem ciekaw, czy na łowieniu śmieci zdobywam jakiekolwiek ekspy do... czekaj, Alex, dobra, już tam. Ciul z tobą. Wracaj do domu, może jeszcze zaraz cię namierzę. Wiecie co, wrócimy na chwilę do niego, bo skoro on jest w domu, to ja mam dla niego prezent przecież. Prawda? Super. Dobra, wierzę, że jesteśmy blisko dogadania się z nim. Jak gdyby dobrze też, że się połapałem, że faktycznie w... na pustyni nie przyszła. Że na pustyni jest... że na pustyni jest miód do kupienia. O, to chciałem powiedzieć, bo jak gdyby to mi też pozwoli w miarę szybko chyba się z nim zaprzyjaźnić. Szczególnie, że na pustyni pewnie teraz będę często bywał. Powiem wam, że to podejrzane, bo zaraz będzie siódma, a Penny jak w domu nie było, takiej nie ma. No ale dobra, będziemy grzecznie czekać, może nie wiem. No pewnie dzieciaki jeszcze poszła odprowadzić do domu po zajęciach, które tam razem mieli, czy coś w tym stylu. Usłyszałem jakieś drzwi. Ale to pewnie ktoś się dopiero zbiera do tego, do karczmy. Ła, skrzynia, co ty robisz? Co ja robię? O Boże, jak to było głupie. Dobrze. I teraz ryby do końca. Tak liczę na to, że jeszcze ze skrzyń z ryb mogą mi wypaść jakieś, i wypaść jakieś artefakty, których na przykład nie mam. No, same śmieci. Super, fajnie. Artefakty jak nic. Artefakty. Idzie Clint. Clint na pewno idzie na popijawę dzisiaj wieczorną. Do karczmy i tam się pewnie z nim zobaczymy nawet. Ło, co to jest? Coś bardzo agresywnego. Czy to złapiemy? Nie jest to półka super trudne, ale na pewno jakiś hardzik to jest. Mamy. Okej, okay, to już kiedyś łowiliśmy, nie było z tym jakichś strasznych problemów. Ej, zobaczcie, wybiła ósma, a Penny jak nie było, tak nie ma. Gdzie moja była żona Lefirynda się szlaja, ja się pytam. Ósma 20. Ej, no jak do dziewiątej nie przyjdzie, to coś będzie nie teges, coś tu jest nie tak. Ona, wiecie, nigdy nie chodzi do karczmy, a ci ludzie jedyne co robią wieczorem, to właśnie karczma, im nic innego do głowy nie przychodzi. O co biega więc w takim razie? Wraca. Zostaw. Dobra, jeszcze złowimy sobie jedną rybkę na sam koniec, jakąś trudniejszą chyba. Chyba nie aż może aż tak, jak ta ostatnia? Ta się częściej szarpie, ale mniej wyrywa niż ta poprzednia. No co to ma być w ogóle?
No, jeszcze. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Mamy, dobra. Cześć, Penny. O Boże. Tak się tam zagmatwałem, że myślałem, że już nic z tego nie wyjdzie. Ale dalej 3 gwiazdki, no to jest masakra jakaś. Naprawdę trudno będzie z nią zrobić te 6 gwiazdek. Martwię się. Nie chcę, żeby to nie wyszło. Wracamy tymczasem do domu, bo jak gdyby już dzisiaj nic więcej nie zrobimy, ale chyba powinniśmy się na tej Penny skupić, bo inaczej nie wbijemy 6 gwiazdek. Zostało naprawdę już niedużo czasu, jakiś miesiąc. Kończy się 1 tydzień. Zaraz będę miał tylko 6 prezentów do oddania. No to nie jest dużo. No, jeszcze ta tutaj czeka. A, widziałem, jak brałeś diament i niosłeś tej swojej byłej. To na pewno to. Prawda, kocie? Tylko ty mnie rozumiesz. W ogóle fajnie, że sobie znalazł tutaj taki kącik. Podoba mi się to. Dobra, trochę pieniądza przyszło za truskawki. Za inne rzeczy. W ogóle dawno nie mieliśmy tak rozrzuconych zarobków z każdej kategorii. Całkiem sympatycznie. 7 dzień zimy. Roku 2 oczywiście, słuchajcie. Oczywiście na dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Wytrzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.